Cześć, ja jestem Sarch i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii Zagrajmy w Call of Duty Black Ops 2. Gra ukazała się dzisiaj na PC-tach PlayStation 3 oraz Xboxie 360 i jak zapewne wiecie, jest to kolejna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanin, serii, którą można kochać lub też nienawidzić. Seria ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników, chociaż patrząc po wynikach sprzedaży, to jednak zdecydowanie więcej zwolenników. Jest to seria trochę na wzór ostatnio widzianej u was gry, znaczy u mnie na moim kanale gry Medal of Honor Warfighter. Tym razem jest to bezpośrednia kontynuacja Call of Duty Black Ops z 2010 roku i w tym przypadku wcielimy się głównie w Davida Masona, czyli syna Alexa Masona, a więc głównego bohatera właśnie Call of Duty Black Ops. I tym razem zostaniemy przeniesieni w przyszłość. Konkretnie akcja będzie się działa w 2025 roku i twórcy sobie zorganizowali to tak, że w tym roku rozgrywa się niejako druga zimna wojna, tym razem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Właśnie te dwa kraje tutaj walczą między sobą, a we wszystko wplątany jeszcze został jeden z terrorystów, którego też poznamy tutaj w trakcie rozgrywki. No i właśnie David Mason będzie próbował niejako sprzeciwić się całemu zagrożeniu, a do tego ciekawa jest taka sprawa, że będziemy mieli też retrospekcję z pierwszej zimnej wojny, właśnie która była przedstawiona w pierwszym Black Opsie, a więc przenosimy się też czasem do lat 80. XX wieku i wtedy powinniśmy poznać więcej wydarzeń jeszcze Alexa Masona. Prawdopodobnie wcielimy się też m.in. właśnie w Alexa Masona, czyli głównego bohatera poprzedniej części. No i spotkamy też wiele znanych postaci właśnie z poprzedniej odsłony, m.in. Franka Woodsa, który tym razem w czasach właśnie tego 2025 roku jest już starcem, który jeszcze wprawdzie żyje, ale oczywiście już ledwo dogorywa i jeździ na wózku inwalidzkim. Jednakowoż on pełni rolę tutaj takiego narratora trochę, dlatego że przynajmniej na początku będzie nam opowiadał pewne wydarzenia. No i oczywiście po grze możecie się spodziewać mnóstwa epickich momentów. Seria Call of Duty znana jest z tego, że akcje są tutaj bardzo widowiskowe i momentami wręcz zahaczają o śmieszność, dlatego wiele osób krytykuje serię za to. Oczywiście nie należy się tutaj spodziewać jakiegoś realizmu szczególnego po tych wydarzeniach, ale zawsze mimo wszystko seria Call of Duty była widowiskowa i bardzo myślę, że ciekawie się w to grało i jednocześnie oglądało, więc mam nadzieję, że seria będzie się cieszyła też u was zainteresowaniem. No i cóż, rozpocznijmy sobie od razu grę. Ja wam na początek teraz puszczę początkowy filmik, dlatego że musicie wiedzieć, że przed rozpoczęciem zabawy i przed trafieniem w ogóle do tego ekranu rozpoczął się filmik, a więc teraz wam go po prostu puszczę, a następnie jeszcze się do was za chwilę odezwę. My father, Alex Mason, gave up everything he had. He abandoned me. So he could defend his country from people like you. I hated him for that. But now, here I am. With you. So we are the same, David. Shaped by those we have lost. leave me. Kardestia! Dobrze, a więc jesteśmy po wspomnianym filmiku. Właśnie mieliśmy tutaj kilka słów od Davida Masona. No i tak, jeszcze nie wspomniałem o tym, że gram w wersję na PC-ta. Mamy tutaj do wyboru oczywiście kampanię dla jednego gracza. Oprócz tego jest jeszcze tryb multiplayer, który też Wam będę prezentował. A także tryb zombie. Jest to też oddzielny tryb znany z Black Opsa między innymi, w którym po prostu walczymy z zombiakami. To absolutnie nie ma związku z kampanią, a więc teraz nie będziemy się tym zajmować, ale z pewnością też nagram jakieś materiały, w którym Wam przedstawię tryb zombie. Teraz zajmiemy się samą kampanią. A więc cóż, rozpocznijmy sobie nową fabułę i zobaczymy, jakie jeszcze filmiki tutaj będą. Zaczniemy sobie tradycyjnie na zwykłym poziomie trudności. A teraz obejrzyjmy film. Safety's on, dipshit. Hey, old man. Was Raul Menendez here today? Sergeant Woods. Raul Menendez is the leader of Kordestia, and the most dangerous terrorist since Osama bin Laden. Fucking waste of time. Guy's a vegetable. Back off! All he said was, mi hermana. That's Spanish for sister, dipshit. You boys better get your shit together. He's gonna attack. If you have information about a threat to national security, you gotta tell us. Turn the camera on. Your old man. He's doing okay in Alaska. Fucking Hudson showed up. Dad, I'm scared. I need help. You're 7 years old, David. Stop acting like a baby. David, wait! Go back to the army, like you did when Mom died. Lieutenant Colonel North, NSC. You already know Jason Hudson. What are you doing here? Yesterday, Sergeant Woods led a covert team to take on an arms smuggling ring in Angola. This morning, we lost contact. So go get him, CIA. Why are you here? Castro and the Russians are all over Angola. We can't go in. The CIA have buried the mission. Woods and his squad no longer exist. We got whatever you need, Mason. Name it. David can stay with Jenny, like before. She loves having him. He'll be fine. Dad, you said you'd never go back to the army. You promised me. It's Uncle Woods, son. He'd do it for me. Okej, a więc mieliśmy właśnie wspomnianą przeze mnie już wcześniej retrospekcję, czyli właśnie akcja teraz się rozgrywała. Znaczy, na początku mieliśmy 2025 rok i właśnie David Mason wraz z niejakim Harperem odnaleźli Franka Woodsa, czyli żołnierza znanego z poprzedniej części Black Opsa. Teraz, tak jak mówiłem, Frank Woods jest już dziadkiem po prostu, siedzi na wózku inwalidzkim. No i tutaj odpowiedział na parę pytań. Przy okazji właśnie dowiedzieliśmy się, że tym terrorystą, o którym wspominałem, jest Raul Menendez i właśnie Harper oraz David Mason szukają Menendeza, bo najwyraźniej Menendez był u Franka Woodsa, no i chcieli się dowiedzieć, czego tutaj chciał. No i właśnie w tym momencie Woods opowiedział jeszcze też historię, której teraz będziemy najwyraźniej świadkami. A więc z kolei w czasach tych przeszłych, w XX wieku, wcielimy się teraz w Alexa Masona, czyli właśnie tego faceta z brudką. Ten syn to oczywiście był właśnie David Mason. Wiem, że to może być trochę zakręcone, ale jeśli się skupicie, to myślę, że zrozumiecie, o co chodzi. No i właśnie teraz wcielimy się w Alexa. Mamy tutaj ekran odprawy misji. Pojawi się przed każdą misją, oznaczając kluczowy cel. Możesz również zmienić uzbrojenie przed misją, naciskając C. Też można obejrzeć statystyki. Dobra, zatwierdźmy. W takim razie to jest coś, czego nie było w poprzednich odsłonach. Możemy zmieniać uzbrojenie dowolnie. Zobaczmy, co my tu mamy. Karabiny szturmowe. O proszę, możemy zmienić też sobie na różne kamuflaże. Tutaj brak. Dobra, zostawmy może ten. Są właśnie różne też karabiny. Można zauważyć. AK-47. Nie, no to wolę fala. Tutaj niektóre są jeszcze zablokowane. One się odblokowują po ukończeniu kolejnych misji. Możemy też wybrać strzelbę. Karabin maszynowy, karabin snajperski, pistolet, wyrzutnie nawet i broń specjalną. Minigun, no proszę. Ręczna kusza, nóż sprężynowy, granatnik. Okej, jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że coś takiego tutaj będzie. Czegoś takiego jeszcze nie było w tej serii. Jeszcze są pistolety maszynowe, ale my zostaniemy przy karabinie szturmowym. Weźmiemy sobie fala. Tutaj celownik. Okej. Możemy sobie zostać w takim razie przy tym. Zmiana trybu ognia. Korzystając z piątki muszę wybierać strzelanie seriami lub tryb automatyczny. Dobra, warto wiedzieć. Broń dodatkowa, oczywiście różne pistolety, które już pokazywałem. Dodatki do drugiej broni, na razie nic nie mam, ale możemy sobie zainstalować później tłumik lub powiększony magazynek, o ile taki odblokujemy. Są też granaty, topór bojowy, różne ciekawe rzeczy i jakieś atuty, narzędzia. Narzędzia umożliwiają dotarcie do wcześniej niedostępnych miejsc mapy. A więc to są takie trochę perki chyba, a więc różne umiejętności, które będziemy mogli odblokowywać. Na razie to wszystko jest jeszcze nieaktywne. No i dobra, to w takim razie mamy teraz cel właśnie uratować Franka Woodsa. Przypominam, że będziemy teraz w tych latach 80. XX wieku. Zresztą zobaczycie, widzicie tutaj, że jest Angola, 1986 rok. A więc ruszajmy, zobaczmy, jak to się właściwie rozpocznie. K-9s. This baby, it shits out of film cannons from 12 miles up, and a C-130 comes by, snags it at about 30,000 feet. This was not the digital age. This film had to be processed, analyzed, and delivered, all by hand. Our dog in the fight is a guy named Jonas Savimbi. You think I'm fucking nuts? This guy. Okej, teraz się właśnie przeniesiemy do przeszłości. Wow. No! I need help over here! Hold on! Mason! Savimbi, you gotta help! Right, damn it! The fire finished him. Sometimes it's too late to save him then. Let's move out before we join them in death. The mortar fire means the MTLA is ready for attack. If they want a fight, we give them a fight. Move out. Information, you copy? Go ahead, Hudson. MTLA forces advancing on your position about one click north. Hey, we know. Savimbi's leading a countercharge. He's got balls on your way. We have confirmation on his location. They've been moving him from one location to another. We expect Savimbi's men to report back soon. Okej, a więc sterujemy teraz Alexem Masonem właśnie w latach 80. XX wieku i spróbujemy odbić Woodsa. Ale co się dzieje? Wow. Okej. Co tu się dzieje? Muszę na razie podążać za moim kompanem. Już kurczę, zapomniałem, jak on miał na nazwisko. Do końca oczywiście na początku nie wiemy, co tu się właściwie dzieje, do kogo my strzelamy. Przede wszystkim jedyne, co musimy wiedzieć, to to, że musimy po prostu odbić Franka Woodsa, czyli właśnie tego dziadka, który w aktualnych latach, w czasach współczesnych jest już starcem. No ale w tych czasach, kiedy tutaj właśnie Alex Mason działał, no to Woods był naprawdę świetnym żołnierzem. Tutaj mamy jakąś interakcję, możemy coś zrobić, zobaczmy, o co chodzi. Okej. Mogę to otworzyć. Aha, tu mam, dobra, pociski. I będzie trzeba zniszczyć w takim razie moździerze. Naciśnij 3, żeby wybrać moździerze. Okej. Wow, kurde, bo zaraz zginę, jak to dalej pójdzie. No i co? Aha, rozumiem. Dobra, czyli w takim razie rzućmy to. Dobra, w sumie to jest niepotrzebne teraz. Wezmę sobie normalny karabin i po prostu muszę ich zabić tutaj. Okej, tam są kolejne moje cele, też ich wyeliminujemy. Tylko musimy uważać, bo tutaj jest sporo wybuchów. Jak widzicie, dużo się dzieje, dużo więcej niż w takim Medal of Honor Warfighter. Dobra, tam chyba będziemy musieli podbiec trochę, żeby zniszczyć te kolejne cele. Raczej wyeliminować tych przeciwników. Dobra, jest kolejny. Przeładujmy sobie szybko. Okej. Wezwijmy teraz wsparcie lotnicze w takim razie. Okej, wcielamy się teraz w ogóle w jakiś samolot, którym musimy ostrzelać te czołgi. I proszę bardzo, w ten sposób ładnie się pozbyliśmy wszystkich przeciwników. I znowu przenosimy się do Masona. Okej, musimy teraz zniszczyć te działka, za sterami których siedzi tutaj ten koleś na przykład, ale tam też jest drugi. I dopiero wtedy helikopter znowu nam będzie mógł pomóc, bo na razie jest ostrzelany. Wow, kurde, niedobrze. Uważajmy trochę bardziej. Dobra, przybiegniemy sobie w takim razie. Dlatego, że tutaj mam kolejny cel, którym muszę się zająć. Okej. Dobra. I znowu wezwiemy wsparcie lotnicze i po raz kolejny wcielamy się w pilota śmigłowca. Okej, tu jest... Wow, tu jest więcej tego. Kurde, niedobrze. Jednego nie zniszczyłem. Trzeba będzie obrócić. No i dobra, załatwimy w takim razie kolejnych. Okej, udało się. Dobrze, to nie było zbyt trudne. O, cały czas, kurczę, coś się dzieje. Jest i Savimbi, czyli nasz kompan właśnie. Wsiądź do bufela i poprowadź ostateczne natarcie. Okej, najpierw tych załatwimy tylko. Powskakujemy. Wow, kurde, ilu ich tu jest? Co tu się w ogóle dzieje dookoła? No ale to jest właśnie standard serii Call of Duty, że wielokrotnie jest taki chaos, że aż się nie można w tym wszystkim połapać, ale jednocześnie trzeba przyznać, że jest to miłe dla oka i myślę, że ciekawie się to ogląda. Ciągle się coś dzieje. Dobra, i mamy kolejnych przeciwników, których tutaj musimy wyciąć. Jest tu ich strasznie dużo, ale okej. You killed many men today, huh? Yes! We all did! Where's Woods? The MBLA is not yet defeated. That's a very dangerous rescue, my friend! Where is he? He's being held captive by a Nicaraguan guerrilla. A very dangerous man! Where? About 2 miles north. He's on a transport barge on the Cubango River. He may already be dead! Let's go, Hudson! Okej, więc Mason wyrusza pokonać, znaczy uratować Woodsa, który najwyraźniej jest ciągle przetrzymywany. W ten sposób zakończyliśmy sekwencję. After all that shit Kravchenko did to him. The numbers, Reznov ain't stuck in his head. He had no idea it was real. The fuck could he? Kravchenko, when I sliced that bastard open, it saved everyone's ass. But he comes to first. Boom. Welcome to the Hanoi Hilton. 6 months later, they shipped me over to Da Nang. And this fucking place made the Hilton look good. Lost 17 of my group. By 72, it was just me. I was not gonna die in a fucking swamp! No proszę, czyżbyśmy mieli się teraz wcielić Franka Woodsa? Właśnie w tych czasach starszych, a jednak nie. The boys match his memories intel! Wood should be inside! Bring us alongside, Hudson! Damn it, taking fire! Whoa. Shit, we're going down! Jump, Mason! Clear the decks! No właśnie, i sami widzicie, co się dzieje już na początku rozgrywki. Mamy mnóstwo efektownych akcji i widowiskowych scen. Teraz zakończę odcinek, ale jeszcze dzisiaj wieczorem powinien się pojawić kolejny, więc zobaczycie dalszy ciąg tej historii. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, a będziecie powiadomieni o kolejnych epizodach. Do usłyszenia!